Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili tłum, Jego zabrali, tak jak był w łodzi, także inne łodzie popłynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, także łódź się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? A on powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: Kim on właściwie jest, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Zdajemy sobie sprawę, że burza, o której mowa w Ewangelii, to nie chodzi o burzę z piorunami, tylko o burze życiowe, chociaż przeżywają burzę z piorunami. Taka Ewangelia, ta fabuła zupełnie czymś innym była 2000 lat temu, a czymś innym dzisiaj, kiedy się burz już nie boimy. Jeszcze parę dziesiąt set lat temu, jak nie było piorunochronów, to mieliśmy brzuski z Bożego ciała, które chroniły domy, mieliśmy świece gromniczne, które stawiało się w oknie, z wiarą, że chronią w czasie burzy. Dzisiaj tego, może ktoś z was to robi, nie wiem, ale zasadniczo księża mają piorunochrony na kościołach i plebaniach i zastępują one gromnice czy inne pobożne modlitwy, bo czujemy się bezpiecznie. Więc nie o taką burzę tutaj chodzi, tylko o burzę życiową. Burzę, które przeżywamy i które są czasem naszym dużym utrapieniem, a przede wszystkim burze, które nas męczą. Burza zasadniczo ta życiowa nie trwa krótko. To nie jest zawierucha, tylko taka się ciągnie. Najczęściej. I mówiąc o burzy życiowej, myślę też, że każdy z nas może mieć inną sytuację przed oczami i ma, bo mamy inne doświadczenia. Ale są takie burze, na które niewiele mamy wpływu. Po prostu jest wypadek, ktoś umiera, okradli kogoś, straciliśmy dom, dziecko wzięło kredyt albo ktoś z małżonków przepił coś i tak dalej. Trudności, które przychodzą nagle, dowiadujemy się. Dziecko poszło do więzienia, albo coś jeszcze dzieje się. Wszystko się zawaliło, zatrzymuje. Nie mamy na to wpływu. I wtedy to jest taki rodzaj burzy, który, nie wiem, czy Pan Bóg go chce, bo wynika z grzechu. I to też wiele burz i tak, nawet te, które Bóg dopuszcza, wynikają z grzechu. Ale jest taka sytuacja, która nie jest taką sytuacją wolności w Bogu, tylko dźwignięcia ciężaru życia, dźwignięcia problemu, z którym chcemy iść dalej przez wiarę, przez życie, wznosząc swoje oczy. Wtedy bardzo potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy drugiego człowieka, pomocy, wyciągniętej dłoni. Natomiast burza, o której dzisiaj jest mowa w Ewangelii, to jest burza, w którą Jezus zaprosił apostołów. To jest trochę inna burza niż ta spowodowana wprost grzechem, nawet grzechem cudzym. Dlatego, że to Jezus powiedział apostołom: przeprawmy się na drugą stronę.
On im to powiedział. To jest Jego wola, żeby oni tej nocy byli w łodzi na jeziorze. Jezus wiedział, że będzie burza. To jest na Jego słowo oni się tam znaleźli. I ta sytuacja to jest sytuacja, którą też mamy w życiu. Ten rodzaj zawieruchy, ten rodzaj wichury, który bardzo boli. Dlatego, że nie dość, że jestem w jakimś miejscu z powodu Jezusa, to jeszcze Jezus śpi. Jezus do tego wszystkiego nie reaguje, nie ma Go. Jest, ale nieobecny. Jest wielkim Bogiem nieobecności. Tak Go przeżywamy wtedy. A na tej łodzi to, co się dzieje między apostołami, którzy próbują ratować ten statek, którego nie mogą uratować, zaczyna między nimi dochodzić do krzyków, wrzasków, przepychanek. Kto ma co robić, nic nie pomaga, to nic nie daje, a ten śpi, przez którego tu jesteśmy i toniemy. To są sytuacje, gdzie z Jezusem, dla Jezusa, w Jezusie, przy Jezusie robimy jakieś dobro, w coś się angażujemy. Tworzymy zespół, jesteśmy we wspólnocie, robimy paczki w Caritasie, przygotowujemy wydarzenie na Różance, idziemy z mszą o uzdrowienie, z jakąś inną ewangelizacją. Zaczynamy coś robić dla Jezusa, robimy coś. Rozpoznajemy, że to On nas do tego zaprosił, że On tego chce. Mamy swój czas, moglibyśmy robić co innego, ale wybraliśmy, że będziemy z Jezusem. To może być pomoc komuś biednemu, to może być pomoc komuś w domu. Zaangażowanie, które odczytujemy, Bóg chce, żebyśmy to zrobili. I okazuje się, że gdy weszliśmy w to zaangażowanie, robimy to, dajemy siebie, powstaje burza znikąd i to, co robimy, nazywane jest złem. To jest ten rodzaj burzy. To jest to, że Jezus idzie i uzdrawia, uwalnia, a mówią mu, to diabeł uzdrawia. To nie jest Bóg. Ten Jezus, który uzdrawia, to diabeł uzdrawia. Przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. Tak mówią kapłani. Przez Belzebuba wyrzuca złe duchy. To diabeł, a nie Jezus, a nie Bóg. Innym razem odpuszcza grzechy. Nie może odpuszczać grzechów. To jest zły człowiek, to jest... To przeżywał Jezus. I w takie doświadczenie burzy zaprosił apostołów. To doświadczenie, gdzie idą w coś z woli Bożej i obrywają, toną, życie się wali, a Jezusa nie ma. I wtedy jedyna droga, która jest, to jest spojrzeć na Jezusa i Jemu zaufać. Czemu bojaźliwi jesteście? Jak jesteśmy w Kościele zaangażowani, jak robimy jakieś rzeczy, a nawet może nie zaangażowani w Kościele, bo nawet myślę, dziś mam Dzień Ojca, w rodzicielskich sytuacjach, tak przecież się zdarza, że dajesz dziecku wszystko, oszczędności, spalasz się dla niego, a potem przychodzi taki moment, że dziecko ci powie, że jesteś głupia, albo to przez ciebie mam jakieś problemy. Zupełnie odwrotnie. Całe dobro nazwie złem. Ale i odwrotnie może być. Może być, że wasz ojciec czy matka starsza choruje. Decyzja jest do podjęcia w rodzinie. Kto się ma zająć? Nikt nie chce. Ty się decydujesz, że pójdziesz na emeryturę wcześniejszą. Angażujesz się. Tracisz zdrowie.
zniszczyłaś kręgosłup sobie. Później rodzic umiera, a rodzeństwo powie, przez ciebie umarł. Znamy to. To są sytuacje, które nie są nam obce. I później, że nic ci się nie należy, żadnego spadku i tak dalej. A może w pracy komuś pomogłeś albo nie zgodziłeś się na jakąś nieuczciwość. I skoro się nie zgodziłeś, to w takim razie to ty jesteś tym, który niszczy, oszukuje i wywalają cię z pracy. Sytuacje, które Bóg gdzieś nas wprowadza, które są niesłychanie trudne i w których jedyne, co pozostaje, to patrzeć na Jezusa, bo On mówi, że włos nam z głowy nie spadnie. Dobrze byłoby tak to przyjąć całym sobą, to co Jezus mówi. Kilka dni temu mieliśmy czytanie, gdzie Jezus, Bóg posyła proroka, żeby upomniał króla i to zrobił właśnie w imię Boże. To jest ta burza na morzu. Został posłany, król wysłuchał tego, nie przyjął i mamy słowo, że włos nie spadnie z głowy, no ale król tego proroka zabił. Tak się stało. Bez patrzenia w perspektywie zbawczej nie da się, bo tak patrząc, apostołowie też poginęli, Jezus też na krzyżu zginął. A On nas zaprasza w drogę za sobą. I tu jest ten cały trud. Jak się na to zgodzić? To jest Ewangelia, która mówi o całkowitym wydaniu się Panu Bogu. Dlatego rozróżniam te sytuacje burz, te ludzkie, które są, które się dzieją, bo chorujemy, mamy wypadki, mamy pożyczki, mamy trudności różne, które wchodzimy i gdzieś to jest coś innego niż sytuacja, kiedy z miłości, służby Bogu, z dobrego serca i poświęconego czasu ktoś nazywa dobro złem i z tego powodu nas wyklucza. Poniża, niszczy, a czasem zabija. Ale Jezus na to wszystko wstaje i uspokaja. Uspokaja wicher. Tym razem, gdzie zaprosił apostołów, przeprawmy się na drugą stronę, On tym razem tę burzę ucisza. Chciałbym zaprosić każdego z was, żeby w zmęczeniu swoim, w zmęczeniu życiowym, zmęczeniu burzami, różnymi burzami i tymi z powodu różnych grzechów i tymi, o których dzisiaj mowa, gdzie dobro nazywane jest złem, żebyśmy na nowo powiedzieli Jezusowi, że ja Ci, Panie, ufam. Bardzo chcę, żebyś burzę uciszył, bo jestem burzą zmęczony. Jestem zmęczony tym, co się dzieje, burza mnie już męczy, ale Panie, ufam Ci. To jest zaproszenie tej Ewangelii. Wierzę, że Twoje spanie jest mi potrzebne, żebym bardziej ufał. Jednocześnie są momenty, kiedy próbuję budzić. Nie mogę dobudzić Jezusa. Nie wiem, czemu śpi. I nawet zaczynam myśleć, czy moja wiara ma sens. Wielcy święci, którzy byli wprowadzani w takie doświadczenie burzy i za każdym razem dobro nazywane złem, dobro, które czynili nazywane złem, mówią o doświadczeniu odebrania łaski wiary, o pustce wielkiej, która jest jakby piekłem w sercu, o takim doświadczeniu. I w tym wszystkim zobaczeniem, jak życie, czy w ogóle świat bez Boga jest straszne. Nie chodzi o to, że są wojny na zewnątrz, tylko w sercu. Jakie to jest to doświadczenie odebrania łaski wiary. Niemniej mamy się duchowo rozwijać. Mamy iść w kierunku Pana i na jakimkolwiek etapie duchowym jesteśmy. Być może to, co teraz mówię, gdzieś nas dotyka, dotykało,
Być może w jakiś sposób dzisiaj jest to odpowiedź na pytania, z którymi się zmagamy. Zachęcam, żebyśmy w tym zdziwieniu apostołów, kim właściwie On jest, że wszystko jest Mu posłuszne, żebyśmy w tym zdziwieniu na nowo powiedzieli Jezusowi: ufam Tobie. Amen.